Pan Anduin. No to Naturalize wyrzucę. I to też wrzucę w sumie. Ten byłe przyzwanie sobie zostawię. Zresztą odłamek mocy mógłby być przydatny, gdyby on zagrał Radiant Elementala na starcie. Bo rozwanie mamy takie same. I tak nie mam żadnego drołu. No mam gniew, dobra. To jakieś opcje są. Niuma, niuma, ej. Jest i pan LMU. Masz takie. I graj. Jakie to było niemiłe. Dobiermy. No powiem wam, że rękę to mam przegenialną po prostu. Best hand ever. No. Poszukajmy zaginionej pary. Grajmy tego wariata. Jesteś. No to nie jest zbyt przyjazne. To nie jest zbyt przyjazne, panie Hunter, a że panie Priest. Czy gram jeszcze na dziczy tak poza live'em? No nie, nie gram. Nie gram w Hearthstone'a poza live'em. Moneta, well, o Boże. Szkoda, że nie mam żadnej odpowiedzi na ani jedną z tych trzech kreatur. Okej. Okay. Jakaś odypy się pojawiła. Dobierę. No i jaja zrobicie. Ech, po prostu brak mi słów. No umrę pewnie. Ale co zrobić z taką ręką? Po prostu Genua. Genua, Genua. Te. A to jest taka kpina, nie? Ziemek dobrał wszystko, czego potrzebował, żeby wygrać, a ja dobrałem nic totalnie, nie? Za to kocham karcianki. Las się broni, noc pięknieje, Nixor 23 dostaje. To zostawię, na początek się przyda na pewno. I to zostawimy, to droższe karty wrzucimy. Nie ma sensu tego kumulować. A może być dwa droły, wyciągarka i prowokacja. Nie ma tragedii, Mr. Smith. Nie, Mr. Chwilę, jak się nazywał Neo? Neo... Matrix, Neo, nazwisko. Thomas Anderson, Boże, właśnie. Mr. Anderson. Takie cuda. No my sobie pójdziemy oczywiście w drołek, no bo nam drołku potrzeba. Czy może nie tyle co nam potrzeba drołku, co drołku nam się przyda, bo na tym polega nasz deck, żeby się dodrołować i przewinąć. A ja zerknę, mam kawę. Kawa jest najlepsza. Nie będziemy tego coina trzymać nie wiadomo ile, więc zagramy sobie drzewca.
Jednak działa ten druid, bo wczoraj pytałem, czy tylko testujesz. Ja testuję praktycznie deck do końca, dopóki nim gram. Czy działa? No coś tam działa, no coś tam da się nim zrobić. Graj. Tak na dobrą sprawę, to... Jeżeli ma się jakieś pojęcie o Hearthstone'ie, to większość decków działa. Prawdę. Jeszcze tego, co jeszcze zależy od tego, jaka jest definicja określenia działający deck. Ale no, to nie jest tak, że tylko deckami z, nie wiem, tier 1 i 2 można coś pograć, a reszta decków nie działa, możesz pograć wszystkimi deckami. Powiedzmy, że jedne są bardziej uniwersalne, a drugie są mniej uniwersalne. Czy coś w ten deseń? Dobierzmy kortę. Czy ja potrzebuję many? A i tak tego nie rozbiję. Nie potrzebuję, a mam dwóch ziomków, których on nie może zabić. A w sumie on nie chce ich zabić. A ja wbijam szóstkę obrażeń co turę. Jaką postać najbardziej lubię w Hearthstone'ie? Sylvanę Windrunner. Czekam na rozkaz. You waiting for orders, ok mate. Ok, brahu. Nasycenie. No wydaje mi się, że tutaj otrzymuję dwa kryształy many. Takie i takie. Pod UI oczywiście. Zagramy. Pod UI se zagramy. Bo nie damy. Plamy, rany, many, fany, many. Maka, maka, poko, bon. Nie wiem, co gadam, ale brzmi śmiesznie, tak więc pogadam. Tira, 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 bum, bum. Dobra, już starczy. Koniec. Koniec śmieszków. Bo w życiu trzeba być poważnym jak pietruszka. Ty, w ogóle jestem głupcem. Czemu ja tego nie rozbiłem, żeby mieć ten? Czemu ja tego nie rozbiłem, żeby mieć możliwość zagrania tego? So stupid. So fucking stupid. Ej. Tego na razie nie grałem, bo my Harrisona chcę mieć 100% na to. Jest jakiś deck do Rogue'a, który polecasz oprócz tego Miracla, co nagrałeś? Odd Rogue, Tempo Rogue, Agro Rogue. Czekam na rozkaz. Jeszcze jeden, ale chwilowo nie mogę skojarzyć co. Znaczy który? Nie co. I'm so stupid, 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 stupid. Boże, to nie było zbyt błyskotliwe, Mateuszek. Dobra, załóżmy, że... Rzucenie Ultimate Infestation nie jest najdebilniejszym pomysłem, jaki miałem w historii. Mam za dużo kart. Dobra. Nie jest, więc spoko. Graj. Aczkolwiek nie rozbicie tego poprzedniej turze i skipnięcie jednej tury przez to, że nie miałem, że miałem 9 many, a nie 10, nie było najbardziej błyskotliwą rzeczą, jaką zrobiłem. Ale spokojnie, to gra rozgrzewkowa, to dlatego. Cześć, śmiechu. Mam kart 9, mam kart 8, mam kart 10. Robimy tak. Go. Equalit. Jasne. Jasne, jasne, niech cię Nixowc trzaśnie. Będzie ciekawie. Zrobimy tak. Nie będziemy zużywać
Naturalize'a, bo to nam może pomóc wygrać. On dobrał 16 kart dopiero, więc jeszcze Gorgonzola i Panda raczej powinny być w deku. Albo w okolicy. Chociaż jeden i powinny być obydwie karty na ręce. No dobra, ale Gorgonzola załóżmy, że jest w deku. Tak podpowiada przecież logika. Bogacz zawsze ma rację. Dzięki. Interesujące. Mamy combo, bombo, bombo. Byle. Dobier karty. No, dobierz drugą. Whatever. Naturalize. Okej. Okay. To nam nie przeszkadza, więc graj. Znaczy, więc atak. Muszę go zbić na 15. Wtedy go zabijam. Jedną muszę dobrać. Dobra, zróbmy tak. Swipe tu. Dobierz. Armor. Stryk. I graj. On ma dwóch jeźdźców. I 14 życia. Problem jest z tym, że się wyleczy do 16. Ale musiałem tego zabić, bo tak to by zagrał dwóch, zagrał Hero Power i wygrał. No dobra, ale nie ma Gorgonzoli, więc i tak mam jeszcze jedną turę, więc nawet na spokojnie możemy to zrobić, nie muszę się spieszyć. Okej. Okay. Aha, to jest o te kapelady nazywało mi condition. Okej. Okay. Dobra, to my sobie tak, zabijamy tego wariata, gramy sobie tego wariata. Gramy sobie hopla, proszę takie, gramy sobie hopla, proszę takie. Kończymy turę, on w swojej turze. Coś tam se robi, nie zrobi niczego, co daje mu wygraną. Na 100%, na 100%. A my w swojej turze gramy tego, gramy pstryka, pstryka i wygrywamy. Lubisz grać z ogniem? Mam pograć, mam ochotę pograć w MMORPG, ale przypomnę jeszcze Euro Negi, nic ciekawego. No bo MMORPG to chyba już takie dosyć mocno martwe. Tak myślę. Tak sobie myślę. Okej, okay, zagrywamy tego wariatuncia. Hopla. Zabijamy tego. Zabijamy tego na przykład. Wlatuje teraz jakiś tam damage'ek. Kończymy turę. No i na początku on umiera. Egzekucja perfekcyjna. Dobra, co my tu mamy? Mamy druida, co ciekawe, ponownie. No to jest interesujący, pan fakt. Weźmy takie. Tylko zostawmy, żeby wyciągnąć tą manę. Mam nadzieję, że manę. Tu.
Kurde, dostałem CDK do farm. Manager 2018. To chyba nie pomyśleli, że nie mam gry pełnej. Tu się pojawia pewien problem z użyciem tego CDK-a. Moi drodzy panowie, zebraliśmy się tutaj, by wygrać ten mecz, aczkolwiek to może trochę potrwać. Tego co widać na załączonym screenshocie. Boże, jak mnie napierdziela ta noga, to se nawet sprawy z tego nie zdajecie. No już widzę gwiazdy egejskie, egipskie, jakieś tam. I to tylko jak ją trzymam na ziemi, równo. What the fuck? Czemu? Czemu to zawsze muszę być ja? Czemu? To zawsze mnie boleć musi, a nie innych. Oj tak, oj tak. Gotowe. I czemu nie mam tu many? Fuck. A co się stało? Nie wiem. Jak robiliśmy różne rzeczy w Warszawie, to dostałem za małe buty i mnie noga bolała. Być może od tego, a być może tak po prostu, nie mam pojęcia. W każdym razie boli mnie stopa. Nie wiem dlaczego. No super. No nie no, z połamaną nogą to raczej nie leży. Aż tak źle to nie mu. Dobra, idź są. Masz Karon. Szukam strategii typu Settlers 4. Gra jest coś ciekawego. Tropico. Tropico. Hej. O nie. Mana Giver dał manę. Cukcio. Boom. Graj. Co robiłem tą stopą? Malowałem obraz. Da, da, da. So true. This is true, I love you. This is bad. Flat. Co my tu możemy zrobić? Nie wiem jak tego wyrzucić. No to zrobię tak, że dobiorę se tu. Dobiorę se tam. Dziabnę se go, no i zagraj no. O, Anno też było spoko. Dostałem chyba klucz do bety Tropico 84. Miałem w to pograć, ale coś mi nie idzie. Nikt nie pobije moich cen. No nikt nie pobije. Brawo. Oh my god. Gra nie jest nietopierzy Hirek. Nie. W aktualnym momencie jest do niegrany. Dary, dary od siary. What to do, guys? What to do? Dobra, weźmy go, zabijmy. Weźmy, zagrajmy to. Weźmy, zabierzmy to. Weźmy, zagrajmy to. Weźmy, wjedźmy tym w niego. Weźmy tego swipe'a, wyrzućmy i graj. Trzeba się wyzbyć kart jak najwięcej i dobrać jak najwięcej, zanim on dobierze jak najwięcej i odpalić kombo, zanim on odpali kombo albo je dobierze. To może być niestety nieco skomplikowane, ciężkie, trudne i niewykonywalne. Ale kto nie próbuje, jak mówi stare polskie przysłowie, ten nie coś tam. O super. Legniew. Faraony i Zeusy to mają po 20 lat. Niestety. Uwielbiałem tę grę. Ja bym chciał, żeby zrobili remake tego.
Czy najbardziej lubiłem patrzeć, jak se tam te... O, super. Stream mi rozłączyło, grę mi rozłączyło. Nowy pasik. A, czy my wracamy? No wracamy z tego co widzę. Więc cool story brob. Będzie ciekawie. Roj. I tak to wyszło. No niestety ja nie wygram tej gry. Chyba wykrzyknik song nie działa. Trudno. Mówiąc dosłownie, to trudno. No, czasem nie działa i tyle. I nic na to nie poradzę. Jak się popsuło coś u nich, to się musi coś naprawić. U mnie wszystko jest skonfigurowane dobrze. A nie, przepraszam, teraz nie działa, bo ten... Okej. Już wiem, bo z innego konta nawijam. A to nie będę zmieniał. Poczekam aż... Poczekam aż przywrócą mi oryginalne konto. Karty żadnej nie spalę. Ale im więcej on ma kart na łapie, fatyga i takie tam różne, tym lepiej. Dobra. To spróbujmy go pofatygować. Będzie ciekawie. Groj. Już atakowałam. Groj. Fok, zjebałem. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że wystarczyłoby, że ona by zmniejszyła koszt tego i bym wygrał. Przecież ja bym mu skopiował rękę w momencie... A nie, bo nie miałbym jak jej zabić. Okej. Okay. Never mind. Zbanowali mnie na Spotify? Znaczy ktoś zmienił mi maila na Spotify, na jakiegoś innego maila. I muszę to odmienić. Nie wiem o co chodzi, czy ktoś mi się włamał, czy co. A mogę też zrobić tak, że dam mu mój deck, a ja sam będę dostawał fatygę. Ale to się mija z celem. To się zabiję. Nice. Okej. Roj. No nie no, chyba tego nie wygram. Tak myślę. Swoją drogą niezła beka, wybrałem ten deck i trafiłem na dwa razy druida, który się sam miluje na 5 gier. Okej. I na jednego kontrol paladyna. Trzeba mieć farta. Zastanawiam się. Kończą mi się karty. Czemu on rzuca naturalizami? Jak on ma zamiar to wygrać?
zastanawiam się. Na nikogo nie czeka. Nie mam już kart! Malfurion. Malfurion jak zawsze w porę. Broi. Ma dwa spellstone'y? Nie pamiętam, czy grał spellstone'y. Oho. No to nice'u. No to nice, gościu. Zaraza i rozkład. Zaraza i rozkład. Go. Tak sobie ten dodatek rozróba, że nie ma tu ani jednej karty z dodatku. No. Co nie, no tak obiektywnie patrzę, no to ten dodatek był po prostu do dupy. Że chcemy go zabić, nie? Łuski mu doszły ostatnio. A może? Nie wiem. Ale nie! Przecież jakby ten... Jakby... Miał dwa many, mógł zagrać Mehaktuna i dwa many. Łuski i Naturalize na niego. Nie wiem, po co on te Naturalize zrzucił. Rzucił tego Logola, a potem Naturalizer na mechach, to na to w sumie byłby win. Jakbym miał jakieś karty w deku, to by był. Się broni, noc pięknieje. Zostawię jakiś removal, nie wiem, powinienem to wyrzucić. Dobra, wyrzucę to, po co mi to. To w sumie też powinienem wyrzucić, ale zostawię to na wszelki wypadek. Jakby to nie był jakiś ten klon czy coś tędy, tylko jakby mi wysrał to jakiś kreatur na starcie i chciał mnie zbufowo raszować. Oh god. To nie jest dobry draw. Kaktusy i makrele. Olele, olele.
gotowe. Ej. Graj ziombo bombo. Pau, graj. No właśnie, na taki wypadek, o takim wypadku mówiłem, bum. I na razie, ziomeczku. Ty, no nie za dużo masz tego? Typie. Typie, typie, typie. Czy ja cię mogę kelem? No mogę cię kelem. Ja cię kelem, bo cię nie lubię. Graj. Cześć, czaro. Chcemy coś do piu-piu, czy chcemy manę? A, mogę się coś do piu-piu. Niech będzie. Czy to jest znaczy, że zna jakieś filmy typu Bandersnatch? Nie ma więcej takich filmów, to jest jedyny taki film. Mana karty, raczej karty, bo mam same martwe karty. Go karty! W takim razie, o, widzicie. Słodka esencja. Słodka esencja. Ale nie chodzi o interaktywność. Okej. Że tak powiem. Taki dziad. Zagramy tak, bo to wchodzi w mana kart bardzo ładnie. Graj. Tu 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 tu. Nie każdy błądzi, to wędruje. Aj tam, nie gadaj. Nie gadaj, nie każdy, bo każdy. Mam 8 many. Chciałbym zagrać to, ale muszę zabić też to, więc zrobię tak. O. Tu, tu, tu. Moneta. Jestem esencją. No tutaj nie mam jak zabić go. Jeszcze dobrałem to i nie mogę zagrać tego cudownie. That's so beautiful. W sumie powinienem to w poprzedniej turze rozbić, tak teraz myślę. Będzie ciekawie. Aj. Jasne, misiu, pysiu.
Co ja mam zrobić mądrego? Niestety mam tak średnie pomysły troszkę. Winę obecną. Dobre zagranie. No. Mind Blast jeden starczy. Aaaa, idź w dupę. Dobre zagranie.